Zadanie czwarte. Marta układa książki na dwóch półkach o tych samych wymiarach wewnętrznych. Wszystkie książki były jednakowych rozmiarów. Pierwszą półkę całkowicie wypełniła 12 książkami. Na drugiej półce postanowiła ustawić książki jedna przy drugiej, na całej szerokości półki, tak? Aby zostało nad nimi wolne miejsce, sposób pokazany na rysunku. Uwaga! Na rysunku przedstawiono całkowite wypełnienie książkami pierwszej półki oraz częściowe wypełnienie książkami drugiej półki. I tak. Ile najwięcej książek Marta mogła zmieścić na drugiej półce, czyli na tej, przy wskazanym sposobie ustawienia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i dobra, wiemy, że ta półka też ma 28 tu centymetrów, 21 centymetrów tu. I co ja muszę zrobić? Muszę policzyć, ile miejsca zajmuje jedna książka, jeden grzbiet tej książki. W jaki sposób to zrobię? Wiem, że odtąd dotąd mam ile? 21 cm. Czyli 21 cm muszę podzielić przez ilość książek, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. I otrzymuję 3,5 cm. Czyli ja wiem, że tutaj to jedna taka książka ma 3,5 cm. Czyli ta ma 3,5, ta też ma 3,5 cm, jakby szerokości tego swojego grzbietu, ok? Mam nadzieję, że to widzisz. No i teraz, co muszę zrobić? To moje 28 cm podzielić na 3,5, żeby wiedzieć, ile mi tam tych książek wejdzie. 28 podzielić na 3,5 to jest 3,1. To się równa. To się równa. 28 podzielić przez. To zamieniam na ułamek. Niewłaściwy. Czyli 2 razy 3 jest 6 plus 1 jest 7. Drugich mamy dzielenie ułamków, czyli obracam to na mnożenie. 1, 4, zostało mi 4 razy 2, czyli 8. Poprawna odpowiedź to jest odpowiedź B. 8 książek nam się zmieściło. Dzięki za Twoją uwagę i do usłyszenia. Trzymaj się ciepło.